Dziękuję bardzo. Nie wiem, słychać, tak? Proszę Państwa, cóż, ja pozwalam sobie dzisiaj zaproponować raczej nie tyle może wykład, co pewne przemyślenia poświęcone problematyce historii polskiej polityki zagranicznej. A tak się składa, że rok 1939, mianowicie moment, kiedy decydowały się losy naszego narodu, niewątpliwie pozostaje bardzo żywo obecny w naszej świadomości historycznej, w naszej zbiorowej pamięci. I patrząc z tej perspektywy, trzeba mieć na uwadze z jednej strony oczywiście naukę historyczną, to znaczy prace naukowe, które powstają wokół tych spraw, pisane przez historyków, którzy wciąż na nowo podchodzą do tych zagadnień, ale też z drugiej strony mamy do czynienia ze zjawiskiem poniekąd nowym, a mianowicie z pewnym typem rewizjonizmu historycznego. Tu muszę, proszę Państwa, jedną rzecz powiedzieć bardzo wyraźnie, niejako na marginesie. Sama rewizja poglądów, które wcześniej były przyjmowane, nie tylko nie jest niczym złym, ale nawet jest poniekąd bardzo użytecznym, chwalebnym. Mianowicie poszukujemy prawdy historycznej, wciąż na nowo oceniamy, analizujemy określone wydarzenia dotyczące, określone wydarzenia z przeszłości, studiujemy źródła, stawiamy sobie nowe pytania. I to wszystko, jeśli jest utrzymane w pewnych rygorach logiki i jeśli to wszystko jest oparte o materiał źródłowy, nie tylko nie jest niczym złym, ale jest wręcz przeciwnie czymś bardzo pożytecznym. Jednakże ostatnie lata w naszym kraju przyniosły pewien rodzaj, no tak trzeba to ująć, bardzo agresywnej publicystyki historycznej. Takiej prowadzonej w duchu nie tylko bezkompromisowym, ale też bez jakiegokolwiek szacunku dla pewnych wybitnych postaci historycznych, którym ten szacunek, jak sądzę, się należy, nawet jeśli się nie zgadzamy z tymi decyzjami, które one podejmowały. Mam tu oczywiście na myśli na przykład ministra Józefa Becka, który, jak przecież dobrze nam wiadomo, podjął doniosłe decyzje polityczne w 1939 roku, a następnie za te decyzje zapłacił jakże wysoką cenę, cenę życia. Uwięziony, prawda, w Rumunii, życie skończył w odosobnieniu, właściwie pozbawiony opieki lekarskiej, przeżył zaledwie 50 lat. Nie jest rzeczą na pewno przyjemną, nie jest rzeczą na pewno dobrą, kiedy słyszymy wypowiedzi publicystów, którzy nauką historyczną praktycznie się nie zajmowali, którzy niejako ad hoc, przeczytawszy kilka książek, piszą kolejną książkę i podejmują rozważania w duchu bezkompromisowej, agresywnej krytyki, stawiając najcięższe zarzuty, że Polska w 1939 roku popełniła samobójstwo, że rzekomo bardzo łatwo można było wyjść z tego tragicznego położenia. Wystarczyło tylko trochę pomyśleć i trochę inne podjąć decyzje. To wszystko, proszę Państwa, jest pewne zjawisko, do którego można ustosunkować się na dwa sposoby. Używając łacińskiej formuły, mianowicie potraktować to per non est, tak jakby tego po prostu nie było i to jest jedno stanowisko. Myślę, że słuszne, no bo czasami dyskusja, polemika jest bardzo trudna, prawie niemożliwa. Z tego typu oczywiście opiniami,
Ale jest też problem, który wydaje mi się nasuwa potrzebę pewnej szerszej refleksji. Ponieważ rok 39, jak już powiedziałem na początku mojego wykładu, pozostaje bardzo żywo obecny w naszej świadomości narodowej, to też tego typu agresywna propaganda i agresywna publicystyka sugerująca bardzo łatwe rozwiązania, które rzekomo w przeszłości były dostępne, tego typu publicystyka, tego typu propaganda, tego typu dyskurs prowadzi w dużym stopniu do deprecjacji nauki historycznej jako takiej. No bo skoro każdy może uznać się za historyka, każdy może powiedzieć dowolne rzeczy, każdy może każdego podsumować w najbardziej ostry sposób, no jest to wszystko generalnie niezwykle niebezpieczne, służy deprecjacji świadomości historycznej, deprecjacji nauki historycznej, deprecjacji wiedzy historycznej i niewątpliwie nam nie pomaga w tym naszym położeniu, w którym my jako naród dzisiaj się znajdujemy. To jest moja taka refleksja tytułem wstępu. Przejdźmy, proszę Państwa, do właściwej części tego mojego wystąpienia. No więc jak każdemu z nas zapewne wiadomo, Polska w roku 1939 znajdowała się w położeniu prawdziwie tragicznym i chyba co do tego trudno byłoby mieć jakiekolwiek wątpliwości. Oczywiście zwolennicy teorii historii alternatywnej, zwolennicy przekonań, że w każdych warunkach jest możliwe, łatwe, pozytywne rozwiązanie, tego nie uznają. Ale jak wiemy o tym, Polska ówczesna znalazła się w położeniu, w którym niewiele mogła zrobić, praktycznie nic, aby wyjść z tej sytuacji obronną ręką. Przypomnijmy, że jeszcze w latach 20., warto o tym może powiedzieć kilka słów, publicystyka polityczna w Polsce była bardzo szeroko zorientowana na dyskusję o szansach przyszłej polityki zagranicznej naszego państwa. Już wówczas, w latach 20., chcę podkreślić, dochodzono zgodnie do przekonania, że jeśli by doszło do porozumienia niemiecko-sowieckiego, którego wykluczyć nie można, a układ Rapallo to w pewien sposób sugerował, to w tych warunkach Polska nie będzie mogła zrobić absolutnie nic, aby wyjść obronną ręką z tak tragicznej sytuacji. W tym samym czasie narodziła się koncepcja, którą potem nazwiemy, która potem nazwana zostanie polityką równowagi, czyli polityką szukania własnego miejsca w Europie bez podporządkowania się Niemcom i bez podporządkowania się Sowietom. Ten pogląd nie doszedł do głosu bynajmniej w gabinecie marszałka Piłsudskiego. Ten pogląd był jeszcze obecny wcześniej, mianowicie zanim doszło do przewrotu ustrojowego w Polsce w 1926 roku. Mianowicie Rada Ministrów w roku 1922 przyjęła uchwałę definiującą położenie Polski jako położenie, które ma być poniekąd neutralne. To znaczy mamy szukać dla siebie miejsca w Europie jako trzecia siła między Niemcami a Rosją, ze świadomością oczywiście, że jesteśmy podmiotem słabszym od tych dwóch potęg. Tyle tylko, że odrzucono już wówczas bardzo stanowczo ideę ewentualnego podporządkowania się któremukolwiek z tych dwóch wielkich sąsiadów, albowiem każde z tych rozwiązań skutkować by musiało najdalej idącym ograniczeniem
naszej suwerenności, naszej niepodległości, zniweczeniem naszej niepodległości i musiałoby być okupione stratami terytorialnymi. Co do tego chyba nie sposób mieć jeszcze dzisiaj, zwłaszcza dzisiaj, jakiekolwiek wątpliwości. Kiedy w 1926 roku przyszedł do władzy, jak wiadomo, marszałek Piłsudski i jego ekipa, postanowiono jeszcze raz przedyskutować te zagadnienia. Jak wspomina później, jak będzie później wspominał minister Beck, zdefiniował Piłsudski tak zwane dwa kanony polskiej polityki zagranicznej. Jeden z nich to miało być poszukiwanie jakiegoś modus vivendi, jakiegoś porozumienia z obydwoma wielkimi sąsiadami, to znaczy z Sowietami i z Niemcami, a drugi utrzymanie sojuszów, które były zawarte na początku lat 20., konkretnie w 21 roku, mam na myśli sojusz z Francją i sojusz z Rumunią. Oczywiście łatwo było powiedzieć to, co marszałek Piłsudski stwierdził, ale w rzeczywistości sytuacja była dużo trudniejsza, albowiem dokąd obowiązywała linia Rapallo, czyli porozumienie niemiecko-sowieckie zawarte w 22 roku, tak też jakiekolwiek modus vivendi z jednym czy z drugim z tych sąsiadów było niemożliwe. Szczęśliwym trafem, jak wiemy o tym, po dojściu Hitlera do władzy koniunktura uległa zmianie. W pewnym sensie na korzyść Polski, tak trzeba to niestety powiedzieć, aczkolwiek wiemy, że skończyło się to dla Polski tylko przejściowym, bardzo krótkotrwałym porozumieniem z Niemcami. W każdym razie faktem jest to, że linia Rapallo, układ Rapallo przestał istnieć, przestał obowiązywać i w tych warunkach pojawiła się szansa poprowadzenia tej polityki, którą nazywamy polityką równowagi. Jak wiemy, 25 lipca 1932 roku był podpisany w Moskwie układ o nieagresji z Sowietami, a nieco później, 26 stycznia 1934 roku, deklaracja o niestosowaniu przemocy w stosunkach polsko-niemieckich. W ten oto sposób Polska osiągnęła niewątpliwie znaczącą poprawę swojego położenia. Zgodzimy się dzisiaj, że to było wszystko bardzo nietrwałe, że to był tylko pewien relatywny sukces. Niemniej jednak akcje Polski na arenie międzynarodowej wyraźnie poszły w górę. Jest nieporównywalne, jeśli się czyta dokumenty historyczne, źródła, które są nam od wielu lat dostępne, jest nieporównywalne spojrzenie na Polskę lat 20., która była traktowana raczej z pogardą jako państwo sezonowe. Państwo, którego polityka właściwie nie istnieje. Państwo, które było traktowane jako klient Francji, zwycięski po I wojnie światowej. I w latach 30., kiedy udało się osiągnąć na znaczną skalę poprawę reputacji międzynarodowej państwa polskiego. I w tych warunkach jednak, co nas i dzisiaj interesuje i co dzisiaj wydaje się ważne, zwłaszcza na użytek tych rozważań, które pozwoliłem sobie Państwu zaproponować, to pytanie, czy tę politykę można było poprowadzić lepiej, czy tę politykę można było poprowadzić inaczej, tak aby nie skończyło się to katastrofą, tak jak doszło do tego w roku 1939. W moim przekonaniu, i nie jestem odosobniony w tym, reprezentuję raczej pogląd, który wśród historyków stosunków międzynarodowych występuje dosyć często, a sformułował go jakiś czas temu już nestor historyków polskich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, mianowicie profesor Piotr Bandycz. A mianowicie, jeśli chodzi o sferę taktyki, jeśli chodzi o sferę konkretnych taktycznych działań, takich czy innych posunięć, takich czy innych przemyśleń, można wskazywać rozmaite błędy
i na pewno polityka ówczesna nie jest wolna od krytyki. Natomiast, kiedy spojrzymy na strategiczne decyzje, jeśli spojrzymy na przekonanie, jeśli spojrzymy na te decyzje z punktu widzenia możliwości, jakie były, jako alternatywa, to wydaje się, że nie popełniono żadnego większego błędu. Wydaje się, że te decyzje były pozbawione szans wyjścia alternatywnego. Krótko mówiąc, Polska przez ten okres czasu, a mianowicie w latach 34-39, pozostawała dosyć samodzielnym podmiotem polityki międzynarodowej. Mówiło się wówczas w Warszawie, że to jest polityka realizowana w myśl zasady nic o nas, bez nas, prawda? Taka była dewiza tej polityki. Trzeba tu wspomnieć o tym, że położenie Polski mogło być poprawione, mogło ulec zmianie, gdyby był możliwy system zbiorowego bezpieczeństwa w Europie. Taki system zbiorowego bezpieczeństwa był dyskutowany jako koncepcja polityczna w latach 34-35 i jako myśl zasadnicza nie był pozbawiony pewnych zalet, rzecz jednak w tym, że ci, którzy go proponowali, a mam tutaj na myśli dyplomację francuską wspieraną przez Wielką Brytanię, zakładali oni, że Polska powinna za wszelką cenę wstąpić do pewnego bloku, szerszego bloku politycznego i w tym szerszym bloku politycznym uczestniczyć razem z sowiecką Rosją. Wiemy dzisiaj, że koncepcja ta została odrzucona przez rząd Polski. Została odrzucona przede wszystkim przez marszałka Piłsudskiego i nie była już wznowiona później, kiedy nastąpił samodzielny okres kierowania przez ministra Beka polską dyplomacją. W historiografii polskiej, w nauce historycznej, były formułowane oczywiście opinie, że to był poważny błąd polityczny. No, krótko mówiąc, pytanie jednak jest takie, czy możliwa była współpraca z sowiecką Rosją, z Rosją Stalina w tamtym czasie, z tym państwem zaborczym, jak wiemy, totalitarnym i także zbrodniczym, co do tego nie ma chyba dzisiaj nikt wątpliwości. No, odpowiedź na to pytanie nie jest chyba trudna. Jest zdumiewające, że wśród historyków, zwłaszcza zachodnich, anglosaskich także, a może przede wszystkim, ale także i francuskich, panuje jeszcze dzisiaj pogląd, że to była szansa ocalenia pokoju, że można było dojść do ugody, która to ugoda dałaby Europie jakiś rodzaj uspokojenia. Ten sposób myślenia jest jednak całkowicie pozbawiony jakichkolwiek podstaw. Z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia historiografii Polski, z punktu widzenia interesów Polski, jest nie do pomyślenia wyobrazić sobie, jak mogłoby dojść do układu polsko-sowieckiego o charakterze obronnym, jeśli zważymy, że sowiecka Rosja, Związek Sowiecki w tamtym czasie nie miał granicy wspólnej z Niemcami. Armia sowiecka musiałaby wkroczyć na terytorium Polski, aby walczyć. Czyli trzeba byłoby wpuścić na nasze terytorium armię sowiecką jeszcze zanim wybuchnie wojna, gdyby do takiej miało dojść. Samo to w sobie wydaje się tak zdumiewające, że sugerować tego typu rozwiązania rządowi polskiemu jest nie na miejscu. Ale spójrzmy jeszcze na inne zagadnienie, mianowicie w drugiej połowie lat 30., kiedy polityka zakładająca budowę zbiorowego bezpieczeństwa w Europie całkowicie zawiodła,
nadszedł okres, który nazywamy krótkotrwałym w gruncie rzeczy, ale jakże doniosłym następstwa, okresem polityki epizmentu, polityki zaspokajania, czy też uspokajania, to znaczy ustępstw długofalowo pomyślanych jako pewna strategia, a politykę tę stworzył, jak wiemy, rząd brytyjski, a rząd francuski przyłączył się do niej, nie mając koncepcji własnej. I w tych warunkach trzeba powiedzieć, że Polska znalazła się w bardzo trudnym położeniu. Polityka epizmentu prowadziła do bardzo zasadniczego osłabienia sojuszu polsko-francuskiego. Poza tym zredukowała do minimum szanse jakiegoś związania Polski z Wielką Brytanią, co było notabene planem, ambicją, zamiarem marszałka Piłsudskiego, ministra Becka także. Jednakże skutek tego, że mieliśmy układ z Niemcami, jakkolwiek byśmy tego układu nie oceniali dzisiaj, czy ten układ ocenimy krytycznie, czy też nie, jest w tym momencie bez znaczenia. A mianowicie dzięki temu układowi o nieagresji, bo o nim myślę, z 1934 roku na chwilę zostały wyciszone niemieckie pretensje terytorialne do Polski i politykę epizmentu, o której była tu mowa przed chwilą, Polsce udało się przeczekać, udało się przetrwać. Udało się nie dopuścić do umiędzynarodowienia sprawy granic zachodnich Polski. Przypomnijmy taką rzecz, mianowicie w latach 20., proszę Państwa, to polskie granice zachodnie uchodziły za główne źródło zatruwające pokój w Europie. Natomiast inne problemy, takie jak Anschluss Austrii albo kwestia sudecka, były na marginesie, raczej nie figurowały jako problem wymagający natychmiastowego rozwiązania. Jest to bardzo interesujące, albowiem dzięki układowi, który marszałek Piłsudski zawarł z Hitlerem w 1934 roku, udało się polską sprawę granic z Niemcami zdjąć z porządku dziennego ówczesnej Europy, ówczesnej polityki międzynarodowej. I to rozwiązanie, ten krok zasługuje z tego punktu widzenia na ocenę stosunkowo wysoką. Albowiem, proszę sobie wyobrazić, myślę, że nie jest nadużyciem takie ćwiczenie umysłowe, mianowicie, co by było, gdyby tego układu nie było. Ten układ polsko-niemiecki, gdyby nie istniał w drugiej połowie lat 30., to właśnie sprawa polska, sprawa granic zachodnich, stanowiłaby pierwszy przedmiot międzynarodowych rokowań i kontrowersji. Oczywiście żaden rząd polski nie zamierzał zgodzić się na cesję terytorialną, na ustępstwa terytorialne. To było wykluczone. Żadne szanujące się państwo na to się nie może zgodzić, to jest jasne. Niemniej jednak łatwo sobie możemy wyobrazić, jak bardzo trudne byłoby położenie Polski w warunkach epizmentu. Tymczasem dzięki temu układowi, a mam na myśli umowę o nieagresji, deklarację o niestosowaniu przemocy, bo taka była oficjalna nazwa tego dokumentu, Polska uzyskała chwilowy okres wytchnienia. Tyle tylko, że o ile dla Polski układ berliński 1934 roku stanowił rodzaj porozumienia dającego szansę zyskania na czasie, to dla Niemiec był to tylko taktyczny manewr jako wstępne uregulowanie stosunków z Polską po to, by w dalszej przyszłości zaproponować Polsce rolę młodszego partnera Rzeszy. Junior partner po niemiecku. I z tą myślą z całą pewnością nosił się Hitler już od 37 albo może 6, a może jeszcze wcześniej, może 5 roku. Jest jedno bezsporne i myślę, że tego trudno nie powiedzieć, że minister Beck
w odróżnieniu od marszałka Piłsudskiego był niestety nadmiernym optymistą co do tego, że układ polsko-niemiecki może wytrzymać próbę czasu i przetrwać. Przypomnijmy tutaj, że marszałek Piłsudski w roku 1934 wypowiedział niezwykle ważną myśl. Stwierdził mianowicie na tajnej konferencji zorganizowanej w Warszawie, na której obecni byli czołowi dostojnicy państwa i tzw. byli premierzy pomajowi, czyli którzy sprawowali władzę po 1926 roku. A mianowicie powiedział wtedy, że ten układ z Niemcami nie może przetrwać dłużej jak 4-5 lat. Jest to bardzo dalekowzroczna myśl, jeśli się zważy, że była wypowiedziana w 1934. Otóż minister Beck, przejmując odpowiedzialność już wyłącznie na własny rachunek za polską politykę zagraniczną po śmierci Piłsudskiego, był przekonany, że umowa berlińska może przetrwać chyba dłużej. Wiele wypowiedzi na to wskazuje, wiele dokumentów, które są historykom od jakiegoś czasu dostępne. Ale nie w tym rzecz jest, że ta kalkulacja była błędna. Istotne jest to, że wbrew temu, co ktokolwiek mógłby sądzić i wbrew temu, co na przykład wielokrotnie wypowiadają Rosjanie jeszcze i dzisiaj, Polska w latach 1934-1939 nie zaciągnęła wobec Niemiec jakichkolwiek zobowiązań, które by ograniczały jej suwerenność. Nie doszło do żadnych ustępstw terytorialnych. Przypomnijmy, że wtedy w Europie, proszę Państwa, tak się złożyło, że też pisałem o tym, od czasu do czasu powiadał cały nieustające spekulacje, że polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy w 1934 roku była podpisana wraz z jakimś tajnym protokołem i że ten tajny protokół przewiduje na przykład takie rozwiązanie, że Polska dobrowolnie odda Gdańsk i Pomorze, a może i Górny Śląsk, a w zamian za to dostanie dostęp do morza na przykład przez Litwę. Mianowicie Niemcy zajmą Litwę i oddadzą Polsce. Litwę, ówczesną Litwę oczywiście, Republikę Litewską. Albo, że Polska odda pewne terytoria na zachodzie, które jej przyznał traktat wersalski, a w zamian za to obydwa państwa napadną na Rosję i Polska otrzyma część Ukrainy. Te spekulacje były podejmowane wciąż na nowo w gabinetach dyplomatycznych od czasu do czasu przez prasę. Ale, jak dobrze o tym wiemy, wszystkie były nieprawdziwe. Jakiekolwiek zobowiązania ze strony polskiej tego typu nie zostały zaciągnięte. I kiedy alianci zdobyli niemieckie archiwa dyplomatyczne w 1945 roku, okazało się jednoznacznie i bezspornie, że układ berliński z 1934 roku nie był opatrzony żadnym tajnym protokołem, żadnym aneksem, żadnym załącznikiem. Był tylko krótką, liczącą półtorej strony maszynopisu umową polityczną, mówiącą o rozwiązywaniu konfliktów i sporów na podstawie paktu Brianda-Kaloga, czyli w duchu pokojowym, bez sięgania do przemocy. Układ ten milczał o granicach, nie mówił na ten temat ani słowa. Widać było, że jest pewnym prowizorium. Z tego zdawał sobie sprawę zapewne i Hitler, i Piłsudski. Ale, proszę Państwa, najważniejsza jest dla nas kwestia 1939 roku, do której chciałem przejść w tej chwili. No więc, jedno jest bezsporne. Żądania terytorialne, które zostały wówczas w Polsce przedstawione, nie były specjalnie wygórowane, jeżeli spojrzymy na nie literalnie. Przypomnijmy, że pod koniec października 1938 roku von Ribbentrop złożył polskiemu ambasadorowi w Berlinie ofertę. To nawet tak należy nazwać, bo też Niemcy w ten sposób swoją koncepcję początkowo przedstawiali. A mianowicie Polska godzi się, aby wolne miasto Gdańsk wróciło do Niemiec
To po pierwsze. Po drugie, Polska wyraża zgodę, aby przez Pomorze Gdańskie wytyczona została eksterytorialna autostrada i kolej do Prus Wschodnich. Eksterytorialna oznacza oczywiście wyjęcie z terytorium polskiego, zbycie tego fragmentu, tej części terytorium na rzecz Niemiec. Wreszcie po trzecie, Polska miałaby przystąpić do paktu antykominternowskiego, czyli układu w gruncie rzeczy antysowieckiego, obejmującego Niemcy, Włochy i Japonię, który zakładał walkę z międzynarodówką komunistyczną, jak o tym wiadomo. Strona polska usłyszała te żądania, z pewnością nie spodziewając się ich, chociaż w dużej mierze nie były one nowe. O pomyśle autostrady, tylko nie eksterytorialnej, ale jakiejś autostrady przez Pomorze, bywała mowa w korespondencji dyplomatycznej wcześniej. Pewne takie sugestie były wyrażane też przez obcych mężów stanu, takich jak na przykład Mussolini we Włoszech albo prezydent Roosevelt w Stanach Zjednoczonych, że owa autostrada rzekomo udogodniłaby niemieckie połączenie komunikacyjne. Zlikwidowana by została kontrola paszportowa. Proszę uważać, o co chodzi tutaj. No w każdym razie ten pomysł nie był specjalnie taki nowy. Jeśli chodzi o cesję terytorialną Gdańska, też nie było to specjalnie nowe, bowiem od czasu do czasu takie pomysły były w Europie podejmowane. No na przykład czeski prezydent Masaryk powiedział niestety w 1928 roku, że Gdańsk jako wolne miasto i tak zwany polski korytarz do Morza Bałtyckiego to jest niepodobieństwo. Podobne poglądy były też wyrażane przez innych polityków francuskich, włoskich, amerykańskich, brytyjskich, rzecz jasna. Na przykład Foreign Office przygotowało w 1933 roku takie rozważania szersze na ten temat, sugerując, aby obie strony doszły do ugody w drodze właśnie takiej, że Polska otrzymuje wolny port, a Gdańsk wraca do Niemiec, wraca do Rzeszy. Ale teraz, proszę Państwa, najważniejsze jest to, jaka była reakcja polska. No była ona negatywna, jak o tym wiemy. I nie ma wątpliwości, że nie mogła być inna. Mianowicie ze strony polskiego kierownictwa zapadła decyzja, że zgoda na te rozwiązania czyni Polskę wasalem Niemiec, czyni Polskę obiektem, czyni Polskę wspólnikiem Niemiec. No tak, takie są realia. I tu, proszę Państwa, dochodzimy jeszcze do jednej kwestii bardzo ważnej, mianowicie w styczniu 1939 roku, kiedy minister Beck złożył krótką wizytę Hitlerowi w Berchtesgaden w Bawarii, wróciwszy do Polski, poinformował o tych żądaniach prezydenta, poinformował o tych żądaniach marszałka Śmigłego Rydza i wówczas zapadła decyzja o definitywnym odrzuceniu tych żądań. Uznano, że ich przyjąć absolutnie Polska w żadnym wypadku nie może. Trzeba tutaj dodać jedną ważną rzecz, mianowicie funkcjonuje wśród zwolenników owej historii alternatywnej teza, że Anglia nas zachęciła do wojny, że Anglia nas zachęciła do wojny. Otóż Wielka Brytania nie była wówczas w styczniu 1939 roku ani naszym sojusznikiem, ani też nie było ożywionej współpracy z Wielką Brytanią. Rząd polski podjął tę decyzję samodzielnie, ze świadomością, że jeśli przyjdzie walczyć nawet bez sojuszników, nie ma możliwości ustępstw. Po prostu pozbycie się niepodległości przy zielonym stoliku, że się tak wyrażę, jest niemożliwe. A więc decyzja o odrzuceniu żądań niemieckich zapadła wówczas.
w styczniu 1939 roku. Wszystko, co się stało później, było konsekwencją tej decyzji. Marcowe gwarancje premiera Chamberlaina były skutkiem określonych decyzji, które zapadły tutaj, nad Tamizą, ale one w niczym nie zmieniły tego realnego stanu rzeczy, jaki został wytworzony w styczniu 1939 roku. Decyzja polskiego kierownictwa, podjęta absolutnie samodzielnie, zapadła w Warszawie. W 1939 roku, proszę Państwa, na wiosnę polska polityka stanęła przed taką oto alternatywą. Jak pisałem w jednej ze swoich książek na ten temat, właściwie Polska podjęła trzy decyzje. Podjęła je samodzielnie i trzeba je jeszcze raz przypomnieć tutaj. Więc po pierwsze, to co już powiedziałem, podjęła decyzję o odrzuceniu żądań niemieckich. Decyzja druga to było przyjęcie brytyjskich gwarancji. Oczywiście jedno wynikało z drugiego. No jest bardzo trudno sobie wyobrazić, aby rząd polski, odrzuciwszy niemieckie żądania terytorialne, odrzuciwszy de facto status wasala, który był zaproponowany przez Niemcy, aby rząd polski w tych warunkach nie przyjął oferty brytyjskiej. Krótko mówiąc, oferta brytyjska była pomysłem na umiędzynarodowienie konfliktu polsko-niemieckiego i nie jest w tym momencie trudno sobie wyobrazić i nie jest trudno dojść do wniosku, że polskie oczekiwania zbrojnej pomocy ze strony Wielkiej Brytanii, a także Francji, były mało realistyczne. Ważne jest to, że z punktu widzenia politycznego powstawały szanse uczynienia konfliktu polsko-niemieckiego przedmiotem polityki międzynarodowej, tak trzeba to określić. Z tego punktu widzenia patrzył minister Beck i z tego punktu widzenia patrzył rząd polski. I wreszcie, proszę Państwa, jeszcze była trzecia decyzja, która nie jest pozbawiona znaczenia, a mianowicie latem 1939 roku, jak wiemy, doszło do bezowocnych, całkowicie skazanych na klęskę od początku rokowań aliantów zachodnich bez udziału Polski z Sowietami w Moskwie. Chodzi mi tutaj o najpierw konsultacje polityczne, a następnie rozmowy wojskowe, których celem była taka oto sprawa, a mianowicie zawarcie trójstronnego, łączącego trzy mocarstwa, Wielką Brytanię, Francję i Związek Sowiecki, paktu o pomocy wzajemnej, przeciwko Niemcom rzecz jasna. Te rokowania trwały w dwóch fazach, jak powiedziałem już, w fazie politycznej, a potem w fazie wojskowej. Ich cel był taki, żeby wciągnąć Rosję sowiecką do obozu broniącego status quo, broniącego pokoju. Ale rzecz w tym, że to było od początku niemożliwe. Tyle tylko, że przywódcy brytyjscy i francuscy, zwłaszcza francuscy, nie zdawali sobie z tego sprawy. Opinia publiczna, zarówno francuska, jak i brytyjska, wywierała jeszcze na rząd dodatkowy nacisk, aby zrobić wszystko, co w mocy i osiągnąć porozumienie z Moskwą. Ale w tym rzecz, że jak doskonale to wiemy i jak nikomu tego nie trzeba tłumaczyć, państwo sowieckie nie było zainteresowane ocaleniem pokoju, ale wręcz przeciwnie, wywołaniem wojny. Wywołaniem kolejnej wojny światowej. Wojnę taką uważano za coś korzystnego. Są liczne wypowiedzi Lenina jeszcze z końca jego życia, do końcowego okresu jego życia, kiedy mówi on, że pierwsza wojna imperialistyczna, czyli pierwsza wojna światowa, przyniosła światu pierwsze państwo socjalistyczne, ale tu będzie jeszcze potrzebna druga wojna imperialistyczna, która przyniesie zwycięstwo socjalizmu nad kapitalizmem. Czyli zwycięstwo komunizmu, bolszewizmu po prostu. Stalin w podobny sposób się wielokrotnie wypowiadał. Nie tak dawno, jakieś około kilkanaście lat temu, ogłoszono zapiski
Georgi Dimitrowa, czyli szefa Międzynarodówki Komunistycznej, w którym to dokumencie, w tych notatkach są wypowiedzi Stalina. Stalin wyraża tam w sposób bardzo jednoznaczny pewne swoje poglądy, tak dobitny, że właściwie nie spodziewali się historycy, że takie rzeczy można będzie przeczytać i to z tak wiarygodnego źródła. Także podsumowując ten wątek, rokowania były skazane na klęskę. Rokowania aliantów i starania aliantów o przeciągnięcie sowieckiej Rosji na swoją stronę. Ale rzecz w tym, proszę Państwa, że w czasie tych rokowań została przez stronę sowiecką użyta niezwykle umiejętnie broń propagandowa. Mam tu na myśli żądania skierowane do Polski, a te żądania dotyczą sprawy, o której już napomknąłem, a mianowicie strona sowiecka przedstawiła pytanie swoim partnerom. I w jaki sposób Związek Sowiecki i jego armia ma przystąpić do wojny, skoro nie ma wspólnej granicy z Niemcami? Polska winna na swoje terytorium jeszcze w czasie pokoju wpuścić Armię Czerwoną. Kiedy Armia Czerwona wkroczy na terytorium Polski, będzie to gwarancją wykonania zobowiązań wobec aliantów zachodnich przez Moskwę. I trzeba powiedzieć, że te żądania nie były zakomunikowane rządowi polskiemu bezpośrednio, nigdy. Były przekazane do Paryża i do Londynu, a rządy alianckie zwróciły się do Polski z naciskiem, aby te zobowiązania, aby to żądanie spełnić. Rząd polski je oczywiście kategorycznie odrzucił. Wówczas rozmowy moskiewskie zostały zerwane przez Sowietów, a Polska została oskarżona jako państwo, które przyczyniło się do zerwania tych rokowań. A więc była jeszcze jedna decyzja. Decyzja odrzucająca sowieckie żądania. Decyzja, która w przypadku, gdyby była inna, oznaczałaby po prostu samobójstwo. Mamy historyczny przykład. Mianowicie państwa bałtyckie w 1939 roku jesienią wpuściły na swoje terytorium armię sowiecką. Mianowicie rządy tych trzech państw, Litwy, Łotwy i Estonii, pod naciskiem sowieckim, w obliczu sytuacji, która już wówczas była stanem rzeczy, a mianowicie po upadku Polski, zgodziły się, aby na swoje terytorium zaprosić armię sowiecką. I to oznaczało koniec ich niepodległości w czerwcu 1940 roku. Właśnie z tych baz wojska sowieckie zostaje wyprowadzone, aby okupować terytorium tych państw. I te państwa utraciły niepodległość. Także podsumowując, proszę Państwa, ten wątek 1939 roku, trzeba, myślę, powiedzieć rzecz, która wcale nie jest odkrywcza. Mianowicie wyjścia z tamtej sytuacji historyk dostrzec nie może, chyba że przyjmiemy koncepcję dobrowolnego pozbycia się niepodległości. Oczywiście na rzecz Niemiec w tym przypadku, no ewentualnie na rzecz Sowietów, to znaczy przyjmując te ostatnie żądania, które scharakteryzowałem przed chwilą. Historiografia w okresie PRL, kiedy nauka historyczna była podporządkowana polityce partii komunistycznej, miała jedno proste hasło. Trzeba było współpracować ze Związkiem Sowieckim i na wszystko znalazłaby się recepta. Tak mniej więcej wyglądała argumentacja i propaganda tamtego okresu czasu, który szczęśliwie mamy za sobą. Ale w istocie rzeczy, kiedy spojrzymy na ówczesne dylematy, wydaje mi się, że wyjścia nie było. Mianowicie takiego, które pozwoliłoby ocalić niepodległość, które by pozwoliło przetrwać ten moment. Oczywiście zwolennicy tak zwanej historii alternatywnej nie uznają tego, że są takie momenty w dziejach narodów, kiedy nie ma wyjścia dobrego, kiedy każde wyjście jest złe, de facto. Nie uznają tego.
Ci, którzy proponują nową historię i proponują nowe, jako nowe podają swoje prywatne koncepcje, nie trzymając się jakichkolwiek źródeł, uważają, że w każdej sytuacji jest wyjście. Rzekomo w każdej sytuacji jest rozwiązanie. Tyle tylko, że ci, którzy decydowali, nie padli na pomysł, aby je przyjąć, aby je doszczec, aby je zastosować. I to jest moim zdaniem fundamentalna różnica pomiędzy historiografią jako nauką, a propagandą i publicystyką na poziomie, no, krótko mówiąc, dość agresywnym i pozbawionym jakiegokolwiek oparcia o rzeczywistość. Ale, proszę Państwa, myślę, że jest dogodny moment, aby jeszcze zastanowić się nad tym pytaniem, które jest niewątpliwie przedmiotem tych rozważań. A może jednak alternatywa niemiecka w 1939 roku była możliwa? To jest pytanie, które, myślę, historyk powinien sobie postawić. No, mówiąc krótko, pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, jest takie, czy ustępując Niemcom, czy godząc się na te rozwiązania, rząd polski, ówczesny rząd, z prezydentem Mościckim na czele, z ministrem Beckiem jako twórcą polityki zagranicznej, miał szansę w ogóle przetrwać? Nie jest to pytanie, które zostało wymyślone ex post. Jeżeli się spojrzy na atmosferę 1939 roku i widać bardzo silne emocje w społeczeństwie polskim, bardzo silne emocje, bardzo silne przekonanie, że trzeba bronić do ostatka odzyskanego państwa, nie tak dawno odzyskanego. I minister Beck, co jest ważne, był posądzany przez znaczną część społeczeństwa o to, że zamierza te żądania przyjąć. Kiedy na przykład się spojrzy do źródeł, mamy bardzo liczne wypowiedzi obce. Na przykład dyplomata szwedzki Grafström, który prowadził dziennik wtedy, wiosną 1939 roku, był on pierwszym sekretarzem ambasady poselstwa Szwecji w Warszawie. On pisze między innymi takie słowa w połowie marca, że w Polsce szykuje się jakiś przewrót, kiedy rząd polski ustąpi, może dojść do przewrotu. To nie jest sprawa taka, która można zbyć hasłem, że to wszystko jest takie proste i łatwe. Druga, proszę Państwa, sprawa jest taka, mianowicie tezy o konieczności ustępstw na rzecz Niemiec można by bronić, ale gdyby te żądania niemieckie były ostateczne, to znaczy gdyby one przyszły jako pewne rozwiązanie jednorazowo zaproponowane, a przecież wszyscy wiemy, że Hitler nie dotrzymywał słowa. Hitler powiedział w Monachium, że jego żądania terytorialne wobec Czechosłowacji znowu ostatnie. Linii żądań terytorialnych Niemcy nie będą mieć. Prawda? Wiemy, że już kilka miesięcy, kilka tygodni później wycofał się z tego. Więc gdyby żądania dotyczące terytorialnej autostrady i cesji Gdańska były ostatecznym pomysłem, a nie wstępem do dalszych żądań, można by ten pomysł rozważać. Historia zna takie przykłady, kiedy określone państwo ustępuje terytorialnie i korzysta na tym. No przykład premiera Piemontu Cavoura. Oddał Sabaudię, część Sabaudii i Nicei Francuzom po to, żeby pozyskać Francję i zjednoczył Włochy. Osiągnął bardzo wiele, a zaczął od ustępstw terytorialnych. Tyle tylko, że Polska, no co mogła zrobić Polska, aby, że tak się wrażę, przesądzić o stabilizacji sąsiedztwa z Niemcami. Mogła oczywiście zgodzić się na te żądania przy założeniu, że utrzymałby się rząd, jak mówiłem przed chwilą. Ale przecież wszyscy wiemy, że te żądania nie byłyby ostateczne. Że nastąpiłyby następne, inne, dalsze. To jest bardzo niemożliwe do wyobrażenia sobie,
aby doszło do ostatecznego ustabilizowania terytorialnego stanu posiadania Polski po tych żądaniach. To prawda, że Hitler proponował 25-letni układ o przyjaźni i współpracy, gwarancje granic, tyle tylko, że takich układów podpisał już wiele wcześniej. I z tego nic dobrego dla jego partnerów nie wynikało. Podpisał też Hitler układ Ribbentrop-Mołotow, którym zapewnił Rosję o nienaruszalności jej granic na 10 lat. Podpisał Wielką Brytanią deklarację w Monachium, premierem Chamberlainem, o nieagresji i konsultacji. Układ ten przetrwał tylko 2 lata. Obiecał gwarancję granic Czechosłowacji. A już w marcu 1939 roku zajął Czechosłowację. W 1936 obiecał niepodległość Austrii, żeby tylko Austria nie przeciwdziałała polityce niemieckiej. Był taki układ, ale już go pogwałcił 1,5 roku później. No, są to pełne przykłady. Inna, proszę Państwa, jeszcze kwestia, a mianowicie, kiedy patrzymy na te sprawy, musimy mieć świadomość, że jeśli Polska przyjęłaby żądania terytorialne ze strony Niemiec i stała się tym młodszym partnerem Niemiec, jak tego pragnął niewątpliwie Hitler, no jej położenie uzależnione byłoby wtedy od sytuacji międzynarodowej, rzecz jasna. Jeśli prawdą jest, a wiele przesłanek na to wskazuje, a przede wszystkim są to wypowiedzi Hitlera wypowiadane, wygłaszane w ostatnim okresie pokoju przed II wojną światową, a mianowicie, że wówczas zwróciłby się on na zachód, to znaczy przeciwko Francji. Powstaje pytanie, jaka byłaby wtedy nasza sytuacja. Oczywiście jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, kiedy na ten temat rozważamy, albowiem używanie bez przerwy formuły, co by było gdyby, jest w gruncie rzeczy drogą donikąd. Prowadzi nas na manowce, na bezdroża. No ale załóżmy, że Polska przyjmuje wiosną 1939 roku żądania, a następnie Niemcy atakują na zachodzie. Oczywiście w takich warunkach wszystko zależałoby od tego, jak potoczyłyby się losy tych walk na zachodzie. Gdyby tam doszło do przewlekłej, długotrwałej wojny, położenie Polski nie byłoby takie złe. Za cenę niewielkich ustępstw udałoby się uchronić kraj. Jest to prawdą. Tyle tylko, że nic nie wskazuje na to, że w 1939 roku Francuzi walczyliby lepiej niż w 1940. Nie ma na to żadnych dowodów. W 1939 roku Francuzi i Brytyjczycy byli jeszcze słabiej przygotowani do wojny niż w 1940. Myślę, że trzeba o tym pamiętać. Jeszcze, proszę Państwa, inny argument przeciwko tezie o alternatywie niemieckiej musi być wysunięty. A mianowicie, to prawda, że w czasie II wojny światowej ponieśliśmy ogromne straty ludzkie i materialne, ale przecież decydując się na współpracę z Niemcami, te straty i wysiłek militarny na wschodzie też byłby znaczny. Przypomnijmy taki podstawowy fakt. Po rozbiorze państwa Rumunia w 1940 roku postanowiła iść z Niemcami. Rumuński mąż stanu, czyli marszałek Andronescu, miał taki pomysł. Skoro trzeba utracić było Siedmiogród, a właściwie 70% tego terytorium spornego z Węgrami, i skoro Niemcy wymusiły te straty terytorialne, to Andronescu doszedł do wniosku, że należy dążyć do wojny z Rosją, dopomóc Niemcom w pokonaniu Rosji, odszkodować się, że tak się wyrażę, właśnie kosztem Rosji, a mianowicie zajmując część Ukrainy, Odessę i tak dalej. Wszystko to kosztowało Rumunię tak samo znaczne straty. Rumunii walczyli pod Stalingradem, jak wiemy. W tym miejscu był przerwany front, gdzie tego odcinka broniły dywizje rumuńskie.
prawda, tam właśnie w to miejsce uderzyli Rosjanie pod dowództwem Brokosowskiego. Więc straty ludzkie w sojuszu z Rzeszą Niemiecką też nie byłyby takie małe. Może mniejsze, to jest spekulacja już zgoła nie oparta o jakiekolwiek podstawy, ale tak wolno nam powiedzieć. Wreszcie, proszę Państwa, zwolennicy teorii o alternatywy niemieckiej argumentują jeszcze w inny sposób, że trzeba było pójść z Niemcami, wybierając to rozwiązanie jako mniejsze zło, a następnie w pewnym momencie zerwać z Niemcami, przejść do obozu aliantów. Tak zrobiły Włochy. Jak wszyscy wiemy, 25 lipca 1943 roku król zaprosił do siebie Mussoliniego, kiedy alianci wylądowali już na Sycylii. Zapytał go, czy zechce się podać do dymisji, kiedy Mussolini odmówił. Wtedy go aresztowano w gabinecie króla. Mussoliniego aresztowano, uwięziono. Powołany został rząd marszałka Badoglio, a następnie marszałek Badoglio wypowiedział wojnę Niemcom. Tyle tylko, że tam już wylądowały siły sprzymierzonych. Włochy nie leżą w takim położeniu jak Polska. To samo zrobił król rumuński, Michał I. W podobny sposób, naśladując Wiktora Emanuela III, aresztował marszałka Antonescu i wypowiedział wojnę Niemcom 23 sierpnia. Tak samo zrobili Finowie, ale Polska nie znajduje się w położeniu geopolitycznym Irlandii, czy Włoch, czy nawet Rumunii. To jest przede wszystkim teren, który leży na bezpośredniej osi starcia frontu wschodniego podczas II wojny światowej. Jest bardzo trudno sobie to wyobrazić. Ja nie potrafię sobie to wyobrazić, w jaki sposób można by to zrobić. Może tak, ale to jest też kwestia, która nas spycha trochę na bezdroża spekulacji. Wreszcie, proszę Państwa, jeszcze jedna kwestia. Mimo wszystko taka jest prawda, myślę, i chyba tego się nie da też tak jakoś odrzucić łatwo. A mianowicie w wyniku II wojny światowej Polska, jak wiemy, utraciła terytoria wschodnie. Dostała jednak odszkodowanie terytorialne, jeśli można się tak wyrazić, na zachodzie, kosztem Niemiec. To wszystko było rezultatem tego, że Polska walczyła w obozie sprzymierzonych, a nie po stronie niemieckiej. Byłoby bardzo trudno byłoby sobie wyobrazić, aby doszło do przyznania Polsce tak zwanej rekompensaty terytorialnej, jak to uchwalono w Teheranie, a następnie w Jałcie, gdyby Polska walczyła po stronie III Rzeszy. Jest to bardzo trudne do wyobrażenia sobie. Także podsumowując, proszę Państwa, i kończąc, myślę, że 1939 rok, jak już powiedziałem na początku, który stoi w centrum bardzo poważnych problemów naszej najnowszej historii, nie zasługuje na to, aby stał się przedmiotem takiego jednostronnego, prymitywnego dyskursu, który mówi o ministrze Becku, że to był samobójca, który rzekomo miał doskonałe możliwości wyprowadzenia Polski z kryzysu, ale z tego nie skorzystał, po prostu nie potrafił, nie widział i tak dalej. Myślę, że jest rzeczą bardzo potrzebną, aby nie dopuścić do tego, że historia najnowsza traci dla nas znaczenie. Niestety w Polsce mamy to zjawisko bardzo widoczne, to znaczy ogranicza się nauczanie historii, na przykład w szkolnictwie. Rosną nowe roczniki młodzieży, która ledwie kojarzy, kto to był marszałek Piłsudski, kto to był kardynał Wyszyński, kto to był Roman Dmowski, nie mówiąc o Sikorskim, Witosie Paderewskim. W tych warunkach takiego niewątpliwego jednak, niewątpliwej degradacji, degradacji obywatelskiej, która się dokonuje, jest rzeczą potrzebną, aby społeczeństwo jakoś zainteresować wiedzą o przeszłości,
zwłaszcza tej przeszłości najnowszej, która jeszcze żyje w nas, jest przeszłością niewygasłą, tak jak powiedział polski historyk nieżyjący od wielu lat profesor Henryk Wereszycki. Niemniej w taki sposób ożywianie zainteresowania nauką historyczną, że propaguje się pewien prymitywny dyskurs, który prowadzi całkowicie na bezdroża, jest drogą donikąd, jest drogą do ośmieszenia nauki historycznej. No i myślę, proszę Państwa, że w tych warunkach niech to będzie konkluzją, niech to będzie takim jakimś podsumowaniem paru przemyśleń ze strony historyka stosunków międzynarodowych, historyka polskiej polityki zagranicznej, który się tymi problemami od jakiegoś czasu zajmuje. I niech to także będzie takim komentarzem do sytuacji, jaka jest nam dzisiaj dana, bez względu na to, jaki mamy na nią wpływ z naszej własnej strony. Jeszcze raz chciałbym to podkreślić i powiedzieć, że chyba warto słuchać bardziej pewnych autorytetów nauki z przeszłości, jak na przykład historyków polskich piszących w XIX wieku. Mówię o tak zwanej szkole krakowskiej, którzy twierdzili, że przeszłość jest pewną wartością sama w sobie. Przeszłością żyje naród. Bez przeszłości nie ma zdrowej świadomości obywatelskiej i tożsamości polskiej. A więc nie jest drogą do celu uczynienie historii zabawą. Pozwoliłem sobie tak właśnie to ująć w takim artykule, który nie tak dawno opublikowałem w takim krakowskim konserwatywnym czasopiśmie Arkana, a mianowicie historia alternatywna, oszustwo czy zabawa. Szczerze mówiąc, nie umiem i w tym tekście nie potrafiłem do końca decydować się, czego jest więcej, oszustwa czy zabawy. I dzisiaj podtrzymuję tę konkluzję, jest i oszustwo, i zabawa, a przeszłość jest wielką wartością i przeszłość nie zasługuje na to. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Pan profesor zgodził się odpowiedzieć na kilka pytań, także jeżeli państwo mają pytania, proszę podnieść rękę, niestety mikrofon nie działa. Ty pan pierwszy głos. Panie profesorze, pan bardzo ciekawie to przedstawił, tak, ale pominął pan jeden ciekawy element. Z całą pewnością bardzo dużo pominął. Tak, to nie ulega. Polska oparła się temu sojuszu z Niemcami przeciwko Rosji sowieckiej, przeciwko Słowianom, ale Rosjanie nie byli w stanie się oprzeć w sojuszu Ribbentrop-Mołotow przeciwko Słowianom zachodnim. I kiedy ja rozmawiam z Rosjanami, pytam się, dlaczego oni nas zdradzili, poszli z Niemcami przeciwko Słowianom, to oni nie mają odpowiedzi. Czy pan mógłby to skomentować? Może kilka pytań, a potem odpowiem, to będzie rzeczy, pytanie i potem znowu. Ja miałbym właściwie pytanie złożone z dwóch pytań. Pierwsze po, powiedzmy, pierwszej wojnie światowej, kiedy Niemcy podpisały kapitulację Wersalu i tak dalej, Francja i alianci nałożyli pewne restrykcje na Niemcy. Co spowodowało, że po dojściu Hitlera do władzy te restrykcje nałożone w czasie tym wersalskim kapitulacji przestały jak gdyby powoli być kontrolowane, co spowodowało odbudowanie armii niemieckiej i tak dalej, i tak dalej. Bo tylko ten element mógł spowodować, że Niemcy stały się agresywne powtórnie. Teraz drugie pytanie to jest takie, ja tutaj widzę jak gdyby powtarzanie się historii, która była przed wojną, z dzisiejszymi czasami.
tylko że nie jest to, powiedzmy, militarnie, ale ekonomicznie, bo Polska zaczyna być jak gdyby przejmowana przez niemiecki, prawda, kapitał i ich samą, nazwijmy to, ważność w Europie, i staje się z kolei znowu wasalem, i sytuację widzę właśnie bardzo podobną do tamtej poprzedniej. Czy miałby pan jakiś komentarz na obecną sytuację i poprzednią? Trzecie pytanie było z tyłu pana, prosimy o to pytanie. Ja mam pytanie odnośnie tego, co powiedział pan profesor, może będę stał. Bo tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy, właściwie w mojej wątpliwości też pan profesor rozwijał. Natomiast chciałem zapytać się w kontekście właściwie samej postaci marszałka Piłsudskiego. Ponieważ tutaj pan profesor odnosi się, to nie mówiąc wprost, do książki Pakt Ribbentrop-Beck, prawda, sławiających Mickiewicza. Natomiast inne historie alternatywne były też pisane, choć już typowo zabawowo, można powiedzieć, na przykład przez Marcina Wolskiego. Była taka, pełnił taką książkę Mocarstwo między innymi. I tam właśnie przedstawia sytuację, gdzie Piłsudski po prostu nie umiera, bo zostaje wyleczony z raka i dalej żyje ileś tam sobie lat i prowadzi polską politykę. Czy mógłby pan ewentualnie tak, że tak powiem, pobawić się, co by było, gdyby Piłsudski przeżył? Jakie byłyby Piłsudskiego decyzje polityczne w takiej sytuacji? Ja wiem, że to jest trochę zabawa historią, ale mówię, w tym kontekście, że zresztą, co też Tęckiewicz zarzuca Beckowi, że Piłsudski, zostawiając spuściznę polityczną, zastrzegł, żeby przede wszystkim trzech rzeczy się wystrzegać w stosunkach właśnie politycznych. Przede wszystkim trzymać się bardziej z Niemcami niż z Rosją. Po drugie, w sytuacji konfliktu zbrojnego za wszelką cenę unikać wojny na dwa fronty i przede wszystkim nie dopuścić do tego, żeby wojna była toczona na terytorium kraju. A w czasie, natomiast Beck właśnie, chyba bodajże w czasie tego majowego wystąpienia w 1939 roku, powiedział, że nie znamy pokoju za wszelką cenę. I to jest chyba głównym powodem takich zarzutów ze strony właśnie Cęckiewicza. Konkludując, tak jakby mówi, że tak naprawdę Polska tutaj kierowała się nie tyle interesem narodowym, ile pewnym takim stanem honoru. A honorem właściwie powinny kierować się jednostki, natomiast naród i państwo powinny kierować się interesem, tak jak to robiła Wielka Brytania. Dziękuję bardzo. Uriel, odpowiem, jeżeli jakieś inne pytania, to jeszcze. Tak, proszę Państwa, zacznę może od tego pytania pierwszego, to znaczy, jak rozumiem, wspomniał Pan tutaj o, prawda, słowiańskim charakterze Rosji i tak dalej. No wie Pan, no myślę, że na to pytanie, cóż, no na to pytanie trzeba odpowiedzieć stosunkowo prosto. To nie ma chyba powodu używać zbyt oględnych sformułowań. No, grupa zbrodniarzy, no bo tak trzeba powiedzieć, rządząca tym państwem ze Stalinem na czele, no nie miała ochoty w jakikolwiek sposób wsłuchiwać się w to, co myśli naród rosyjski, jakiekolwiek by nie były jego przekonania czy dążenia. Nie chciałbym w tę sprawę jakoś głęboko wnikać, bo to jest temat na szersze rozważania. Akurat no, tak się złożyło, że kiedy, chciałem to przypomnieć, bo tak się składa właśnie, że pisałem teraz książkę o ambasadorze Grzybowskim, naszym ostatnim ambasadorze w Związku Sowieckim w latach 30., latach 36-39. No i właśnie do argumentu słowiańskiego pochodzenia naszych narodów odwołał się ambasador Grzybowski, kiedy Potiomkin, czyli zastępca komisarza ludowego spraw zagranicznych, zastępca Mołotowa, wręczał mu w nocy 17 września tę słynną notę o tym, że państwo polskie przestało istnieć, rząd uciekł i Armia Czerwona wkracza na nasze terytorium. Także no nie mam tu za wiele do powiedzenia, bo wydaje mi się, że taka była natura totalitarnego państwa, że rządzi jednostka, a nie
a nie to, co jest, no, przekonaniem społeczeństwa czy narodu. Taka istota totalitarnego państwa. Pakt Ribbentrop-Mołotow można oceniać różnie. To jest znowu bardzo szeroka dyskusja. Mogę tylko dodać tyle, że ku chyba naszemu raczej powodowi do zmartwienia, bo ja to osobiście tak widzę, ogromna większość historyków rosyjskich dzisiaj, niestety albo otwarcie, albo milcząco, ale wyznaje przekonanie, że to był dobry biznes. To znaczy, że Stalin uzyskał dwie rzeczy. Odroczył wojnę, kupił pewien okres pokoju dla swojego państwa oraz zagarnął określone terytoria, przyczyniając się w ten sposób do restauracji terytorialnego stanu posiadania Rosji, Imperium Rosyjskiego, które utraciło określone terytoria w rezultacie, rewolucji i katastrofy Imperium Romanowych. Ale jest też pogląd, i on jest w Rosji znany, i znam kilku historyków rosyjskich, którzy wyraźnie na to wskazują, że pakt Ribbentrop-Mołotow był także drogą do klęski Rosji. W tym sensie, że stworzył dla Niemiec, pakt Ribbentrop-Mołotow stworzył dla Niemiec absolutnie unikalną sytuację, a mianowicie zapewnił bezpieczeństwo Niemcom na wschodzie i pozwolił uderzyć w 40 roku na Francję, prawda? A następnie Niemcy mogły uderzyć na Rosję całością sił w 41. A więc, że nie był korzystny dla narodowego interesu Rosji. Tak czy inaczej, jedno jest pewne, Hitlerowi udało się za cenę tego układu doprowadzić do takiej sytuacji, jaką osiągnął Bismarck w 70. roku, 1870. No bo też osiągnął wtedy porozumienie z Rosją, prawda? I uderzył na Francję. A więc Niemcy jako mocarstwo narażone na wojnę na dwa fronty zdołało dyplomatycznie zapewnić sobie możliwości uderzenia wszystkimi siłami na jeden front, na jednym froncie. To z tego punktu widzenia, patrząc, historycy rosyjscy dostrzegają też, że decyzja o pakcie Ribbentrop-Mołotow była drogą do klęski, była ciosem w narodowy interes Rosji, ale takich historyków jest bardzo mało rosyjskich dzisiaj. To tak na marginesie chciałem powiedzieć. Teraz, proszę Państwa, drugie pytanie, to znaczy pytanie o Wersal. No wie Pan, to jest tak, że no ja trochę na ten temat wspomniałem, to znaczy wspomniałem o polityce ustępstw, prawda? Panowało w Londynie i w Paryżu takie przekonanie, że nie warto dążyć do nowej wojny i trzeba uznać, że traktat wersalski był zbyt niesprawiedliwy dla Niemiec. I ten traktat wersalski należy w kontrolowany sposób, chciałem podkreślić, w kontrolowany, nie wywrócić, ale zmodyfikować, idąc Niemcom na określone ustępstwa. I tu tkwi zgubny błąd w tym myśleniu. Takie było myślenie rządu brytyjskiego przede wszystkim. Nawet najbardziej dalekowzroczny brytyjski mąż stanu, to znaczy Austen Chamberlain, nie Neville Chamberlain, który nam dał gwarancję, tylko jego starszy brat, który był ministrem spraw zagranicznych w latach 20. w drugiej połowie i sygnatariuszem układu z Locarno, tak rozumował. To był to najbardziej dalekowzroczny brytyjski mąż stanu okresu międzywojennego. A więc iść na określone ustępstwa i drodze tych ustępstw poprawić położenie Niemiec, zaspokoić Niemcy i kupić pokój. I to jest zgubny błąd. I tutaj ja bym trochę skorygował to, co Pan powiedział, to znaczy jest oczywiście całkowicie prawdą, że całkowicie jest słuszne i prawdziwe, że po 1933 przyspieszyły ustępstwa na rzecz Niemiec, ale jeszcze przed 1933 były poczynione inne ustępstwa wobec Niemiec. Mam na myśli
zniesienie kontroli zbrojeń. Proszę pamiętać, że traktat wersalski ustanowił komisję kontroli zbrojeń. Została ona wycofana na polecenie Brianda w porozumieniu oczywiście z premierem włoskim Mussolinim i premierem brytyjskim Baldwinem. Dalej w Hadze w 1929 roku postanowiono, że z Nadrenii wycofają się wojska alianckie, francuskie przede wszystkim. Dało to Niemcom kolejny sukces. W 1932 roku w związku z kryzysem gospodarczym prezydent Stanów Zjednoczonych Hoover zaoferował tak zwane moratorium na płatności zobowiązań z tytułu odszkodowań. No a potem były jeszcze dalsze ustępstwa. No, już w latach 30., o których krótko tutaj wspominałem. Także to jest długa fala, długa, szeroka fala, że tak powiem, no, posunięć, które przyniosły jednostronne korzyści Niemcom, a Zachodowi bezpieczeństwa nie zapewniły. Ale istotą tego rozumowania jest takie pytanie, mianowicie czy rząd francuski mógł zachować się inaczej? Na to pytanie jest bardzo trudno odpowiedzieć. Francja była osłabiona jednak, to znaczy utraciła prawie milion ludzi w czasie I wojny światowej. Miała bardzo słaby przyrost naturalny w porównaniu z Niemcami i Włochami wtedy, w tamtym czasie. Proszę zważyć jeszcze na to, że w czasie I wojny światowej Francja zaciągnęła ogromne kredyty Stanów Zjednoczonych na prowadzenie wojny. I Stany Zjednoczone nie umorzyły tych kredytów, tylko zażądały spłacenia ich. I pół budżetu Francji w latach 20. szło na obsługę zadłużenia zagranicznego. Francja była mocarstwem zwycięskim, opromienionym, tak powiem, no, chwałą zwycięstwa, Verdun, prawda? Ale z drugiej strony takie doświadczenia. Pół budżetu szło na obsługę zadłużenia zagranicznego w 20. latach. No więc w tych warunkach zapadła decyzja w Paryżu, a gorącym rzecznikiem tej decyzji i twórcą był niewątpliwie Briand, czyli najbardziej poważny polityk francuski tamtego okresu czasu, od wielkiej reputacji, laureat Nobla, a mianowicie, że najważniejsze jest osiągnięcie modus vivendi z Niemcami kosztem Polski, na przykład kosztem wschodnich sojuszników Francji i trzymanie się doktryny maszerowania razem z Anglią. Francja zaczyna się dostosowywać do polityki brytyjskiej. To jest wielki błąd. Z perspektywy czasu to widzimy. Tyle tylko, że historyk jest dużo mądrzejszy od tego, co robi polityk w danym momencie. Tak to tak trzeba niestety odpowiedzieć. No i jeszcze jedna kwestia, to znaczy pytał Pan o dzisiejsze położenie. No, wiem, no tutaj analogie oczywiście różne mogą być. Na pewno żyjemy w innych czasach. Z całą pewnością jedno podobieństwo jest, to znaczy, no, widać niewątpliwie kryzys sojuszu NATO, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Jeżeli ten kryzys się pogłębi, nie będę szerzej tej myśli rozwijał, bo to jest temat na osobny wykład, ale jeżeli ten kryzys się pogłębi, będziemy funkcjonować w realiach takich trochę jak realia lokarneńskie. To znaczy Zachód będzie zabezpieczony, Wschód będzie szarą strefą. Jeżeli upadnie Ukraina pod skutek agresji rosyjskiej, no będzie to szło w kierunku z całą pewnością podziału Europy na dwa obszary. Jeden obszar zabezpieczony, czyli zachodnia, i obszar niezabezpieczony. Dlatego wzmocnienie NATO i urealnienie NATO jest w tej chwili wielkim zadaniem, no ale to nie zadanie, które może sprawić rząd polski, jakikolwiek by nie był. To jest zagadnienie, które jest bardzo złożone. Widać prorosyjskie tendencje, no bo to jest państwo, co tu dużo mówić, agresywne, dążące do zmian terytorialnych i te tendencje do ustęp są widoczne i w Paryżu, i w Berlinie, i w wielu innych miejscach. Myślę, że nie jest odkryciem to powiedzieć. Teraz jeszcze tutaj Pan pytał, więc tu, proszę Pana, mam wrażenie, że Pan chyba pomylił nazwiska, to znaczy profesor Cęckiewicz, tym moim kolegą, i on nie jest autorem książki, tylko mówimy o książce redaktora Zychowicza, znanego dziennikarza prasy polskiej.
Tak, więc wie pan, no, myślę, że tak, że interes a honor to jest bardzo ładnie przeciwstawić. Natomiast czasami są takie momenty, kiedy nie możemy nic zrobić i wtedy odwołujemy się do takiej instancji, jaką jest honor. Tak to wyobrażał sobie marszałek Piłsudski. Ja bym nie przeciwstawiał tego. Honor a interesy. To nie jest tak, że te wartości idą rozbieżnie. Czasami tak się to wydaje i tak się mówi, ale honor jest wielką wartością, honor narodu jako zbiorowości, wielką wartością, wielkim kapitałem, tak to widzę. Natomiast zadał pan też pytanie z tego, co zdawałem się zorientować o marszałka Piłsudskiego. No oczywiście to, co marszałek Piłsudski był zrobił w 1939 roku, jakby dowodził i tak dalej, to nie będziemy na ten temat prowadzić rozważań, no bo to jest bezprzedmiotowe. Ale no myślę, że historyk może powiedzieć taką jedną rzecz. Otóż no nie ma niestety wskazówek marszałka Piłsudskiego konkretnych, jak się zachować w takiej sytuacji, jaka się naszemu narodowi przydarzyła w 1939. Jakby ktoś znalazł w źródłach takie słowa, taką wypowiedź, byłoby to z całą pewnością rewelacją. I z całą pewnością przeczytałbym to osobiście z wielkim poruszeniem. Nie ma. Są wskazówki, które znamy i może dla Państwa nie będą odkryciem, ale mogę je krótko przytoczyć. No więc powiedział do ministra Becka, że należy za wszelką cenę utrzymać sojusz z Francją. Musicie za wszelką cenę utrzymać sojusz z Francją. I powiedział w 1934 roku z kolei, czyli rok wcześniej, że to, iż Niemcy i Sowieci są poróżnieni, jest niezwykle korzystne, ale to długo nie potrwa. Ale nie parły słowa, co sobie zrobić. Nie parły. Warto jeszcze powiedzieć jedno. Kiedy, proszę Państwa, był w Polsce system parlamentarny, prawda? Czyli mówię teraz o latach 21-26. Mam na myśli okres przedmajowy, tak zwany. A Piłsudski był na przymusowej, krótkotrwałej, dobrowolnej zresztą, przymusowej to słowo, dobrowolnej, należy powiedzieć, emeryturze politycznej. Generałowie ówcześni z szefem sztabu Sikorskim, później Hallerem i tak dalej, Stanisławem Hallerem oczywiście, rozważali scenariusz wojny na dwa fronty. To znaczy prowadzono w sztabie generalnym studia planistyczne, sztabowe, jak ma się zachować polska armia w wojnie na dwa fronty, gdy uderzą ze wschodu Sowieci, a następnie przyłączą się Niemcy od zachodu, atakując, albo odwrotnie, bo atakują od zachodu Niemcy, a potem Sowieci. Jedno jest ważne i zamienne, mianowicie marszałek Piłsudski, kiedy doszedł do władzy w 1926, oznajmił, że żadnych takich prac nie będzie prowadził, bo to nie ma żadnego celu w tym, ponieważ na dwa fronty jesteśmy przegrani z góry. Czyli no, dał do zrozumienia, że czuje się bezradny w takiej sytuacji. A jeszcze jednego zapomniałem dodać, mianowicie kiedy powiedział do ministra Becka na dwa dni przed śmiercią, że musicie utrzymać sojusz z Francją, powiedział jeszcze, musicie wciągnąć w to Anglię. Więc Józef Beck nie był odległy od realizacji tych pomysłów. Także jeszcze raz stawiając kropkę na i, nie ma takiej wypowiedzi, która by pozwoliła racjonalnie, w sposób udokumentowany, przypisać marszałkowi Piłsudskiemu jakiekolwiek zamiary czy plany na taką okoliczność, jaka narodowi polskiemu się przytrafiła w 1939 roku. Jeśli chodzi o politykę epizmentu, czyli politykę ustępstw wobec Niemiec, to jest faktem, że uważał Piłsudski, iż ta polityka pewnego dnia się skończy. To znaczy, że
Paryż i Londyn będą szły na ustępstwa Aniołcom, ale pewnego dnia ta lista ustęp się wyczerpie już i dojdzie do korektury polityki w Londynie i Paryżu. I wtedy Polska odzyska możliwość lepszych działań. To jest fakt. Takie przypuszczenia Piłsudski wyrażał. Ale w sytuacji takiej, jakim znaleźli jest w piątym receptie w Niemczech. Czy jakieś pytania? Jeśli mam jakieś pytania, to proszę. To odpowiem. Panie profesorze, mam takie pytanie. Polska do 1939 była postrzegana w Europie jako państwo sojusznicze Niemiec. Sojusznicze Niemiec, tak? Tak, do odrzucenia tego roszczeń terytorialnych. Czy pan się zgadza z tezą Aleksandra Ziemkiewicza, który twierdzi, że tak między innymi dlatego odrzucił, czy to... Rafała Ziemkiewicza. Jeszcze raz, tak? Że Beck i to całe stronnictwo odrzucił roszczenia terytorialne między innymi dlatego, żeby na potrzeby polityki wewnętrznej, żeby zaszachować opozycję, która była bardzo antyniemiecka i do samego końca nie zdało sobie sprawy z tego, że nie brał wojny, jakby na poważnie do końca myślał, że do tej wojny nie dojdzie. I druga tylko taka kwestia, pan tutaj bardzo krytykował politykę alternatywną, historię alternatywną, ale nie dał pan argumentu, co by się stało, gdybyśmy przyjęli te roszczenia terytorialne. Czy była możliwość negocjacji, żeby ta autostrada nie była eksterytorialna, a de facto Gdańsk i tak nie mieliśmy kontroli nad miastem Gdańsk. Pan powiedział, że wtedy Hitler posunąłby się dalej, ale to jest właśnie historia alternatywna. Nie wiadomo, czy posunąłby się dalej odnośnie roszczeń. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie? Jeśli chodzi o tak 38-39, ja się zgadzam, że nie powinniśmy iść z Niemcami na Rosję, nie odwrotnie. Ale dlaczego nie poszliśmy na przykład z Czechami na Niemcy i z Austrią? Czechy zamiast Niemcy. To ja za chwilę szybcy w następnej rundzie, ja sobie pozwolę jeszcze jedno pytanie zadać, korzystając z przywileju prowadzącego. To pana za chwilę poprosił o pytanie. Pojedziemy, ja panu nie chcę, tak? I to będzie trzecie pytanie, może będzie ode mnie, że przy takiej skali zniszczeń, jaką Polska doznała po II wojnie światowej, na pewno sam nasuwały się starania zrozumienia tego i znalezienia alternatywnych scenariuszy. Czy z perspektywy zaraz powojennej, na emigracji, z perspektywy w Paryżu, w Londynie, po 1945 roku, czy takie tego typu dyskusje były prowadzone i do jakich wniosków one doszła emigracja polska? Czy pan profesor się chyba wie? To może na te trzy odpowiem, tak? Jeszcze pytanie, żeby jeszcze były. Tak. Czyli tak. Pytanie, że państwo polskie było postrzegane jako sojusznicze wobec Niemiec, tak? Pan pytał, tak? To jest prawdą. To jest prawdą. Powiedział pan to oczywiście słusznie. Z tym, że trzeba dodać, że czyniły to koła Polsce wrogie. To czynili, to mówili wrogowie Polski. Mianowicie była taka oto sytuacja, że Niemcy bez przerwy, jak wiemy, do 1933 roku domagały się ustępstw terytorialnych, czyli domagały się Górnego Śląska, przede wszystkim Pomorza, no i oczywiście Gdańska. I nagle Hitler zgodził się na układ o nieagresji, który był zawarty, jak już wielokrotnie mówiłem, dzisiaj w 1934, a Polska nie oddała Niemcom żadnych terytoriów sporów, prawda? Polska nic nie ustąpiła, tylko zawarła ten układ. Powstała wtedy naturalna ciekawość, jak to się stało. I jest prawdą, że wrogowie Polski, mam tutaj na myśli koła sowieckie przede wszystkim, podsycały tę ciekawość, snując teorię, że istnieje tajny układ polsko-niemiecki, o czym już mówiłem, który przewiduje w przyszłości wymianę terytoriów. Polska dostanie część Ukrainy, a od Gdańsk i tak dalej.
Natomiast druga część pana wypowiedzi mówi o, znaczy pan tutaj relata refero podaje to, co pisze redaktor Sienkiewicza, jeszcze książki Sienkiewicza nie czytałem, tylko przejrzałem na razie. Mianowicie chodzi mi o, chodzi mi tutaj nie tyle mnie, tylko panu o tezę, iż decyzja odmowna wobec żądań niemieckich była umotywowana względami wewnętrznymi, na politykę wewnętrzną. No więc, proszę pana, trzeba powiedzieć, że to jest właśnie nieprawdziwe. No w świetle tego, co mówiłem, właśnie jest nieprawdziwe, dlatego że w styczniu naród polski w ogóle o żadnych żądaniach nie wiedział. Żadnych. W Polsce panował absolutny spokój. Nikt o tym nie wiedział, że polski rząd otrzymał takie żądania. I zebrało się najściślejsze kierownictwo państwa, najściślejszej tajemnicy i podjęło decyzję o odrzuceniu tych żądań i o zaryzykowaniu nawet wojny, jeżeli to jest konieczne. Także teza, że żądania niemieckie były przedstawione, a następnie odrzucone przez stronę polską z powodu wewnętrznych uwarunkowań w kraju, jest nieprawdziwa. Natomiast z całą pewnością pod koniec marca 1939 roku, ja sam o tym powiedziałem dzisiaj i byłoby nieuczciwe, gdybym sobie sam teraz miał zamiar zaprzeczać, było w społeczeństwie polskim silne wrzenie i w szerokich kołach społecznych panowało przekonanie, że możliwe są jakieś ustępstwa terytorialne ze strony Polski, które mogą doprowadzić do uczynienia jej wasalem. I myślę, że i prezydent, i marszałek Śmigły, i minister Beck przede wszystkim brali to pod uwagę. Ale jeszcze raz powtórzę, decyzja o odrzuceniu żądań niemieckich była podjęta nie w marcu, ale w styczniu, na początku stycznia. I ta decyzja stanowiła fundament, wszystko co później było tylko konsekwencją tego. Kiedy Beck wraca od Hitlera w Berchtesgaden, ta decyzja zapadła. Teraz było pytanie o ideę maszerowania przeciwko Niemcom z Czechami. Więc wie pan, ja na ten temat napisałem w ostatniej książce swojej, w ostatniej książce swojej o polskiej polityce zagranicznej w latach 1932-1939. I tam obszernie wyłożyłem ten pogląd. Mianowicie, no niestety, ale szans takich nie było. Nie było, a nie było dlatego, że Czechosłowacja skapitulowała. To znaczy, z całą pewnością stanowisko Polski wobec Czechosłowacji było wrogie. To jest jasne. Nikt nie kwestionuje tego. Chodziło o Śląsk Cieszyński czy też Zaolzie. Ale los Czechosłowacji dopełnił się w ten sposób, że państwo to przyjęło tak zwany brytyjsko-francuski plan zakładający dobrowolne oddanie Sudetów. I w warunkach, kiedy rząd czechosłowacki, kiedy prezydent Benesz tę decyzję podjął 21 września 1938 oczywiście, nie było już możliwości zrobienia czegokolwiek. Można oczywiście się zastanawiać nad tym, czy gdyby Polska prowadziła politykę przychylną Czechosłowacji, to czy Czechosłowacja by skapitulowała? Trzeba pamiętać o tym, że do Czechosłowacji zgłaszały jeszcze pretensje terytorialne oprócz Niemiec, Polska i Węgry. Jest to prawda. No tyle tylko, że nic nie wskazuje na to, aby Czechosłowacja zdecydowała się walczyć. Jedno jest pewne. Minister Beck podkreślał to, mówił to, że gdyby Czechosłowacja zdecydowała się na walkę, stanowisko Polski byłoby na pewno takie, że Polska nie może znaleźć się w jednym obozie z Niemcami. Tak mówił ambasadorowi amerykańskiemu, który był Drexel Beadle.
w czerwcu 38. No więc moim zdaniem nie było takich szans. Szanse sojuszu z Czechosłowacją zostały zaprzepaszczone wcześniej. Wcześniej, niestety. Trzeba było myśleć o tym w latach 20. Wtedy Czechosłowacja takiego sojuszu nie chciała. W latach 30. z kolei Polska nie była bardzo zainteresowana takimi rozwiązaniami. Słynna i głośna jest sprawa z roku 1933-1934, kiedy prezydent Beneš proponował nam, ale nie sojusz, tylko pakt o przyjaźni wieczystej. Nie sojusz, tylko pakt o przyjaźni wieczystej. Prezydent Beneš uważał, późniejszy prezydent, a wtedy jeszcze minister zagraniczny w 1934-1933, a od 1935 prezydent, uważał, że wiązanie się z Polską jest dla Czechosłowacji niekorzystne. Dlatego, że naraża ją na konflikt z Niemcami i z Rosją. Uważał natomiast, że ze strony Niemiec zagrożona jest Polska, a nie Czechosłowacja. Potem w 30 latach się odwróciło. Polska uzyskała wspomnianą już dzisiaj wielokrotnie deklarację o nieagresji z Niemcami i rząd polski uważał się za zabezpieczony, a Czechosłowacja narażona. Piłsudskiemu i Beckowi nie była obca myśl, żeby ekspansja niemiecka poszła bardziej na południe, pasem dunajski. To była myśl niestety błędna. Tyle tylko, że w 1938 roku klucz znajdował się raczej po stronie mocarstw zachodnich. To znaczy, skoro Francja miała sojusz z Czechosłowacją, to oferując jej pomoc, z pewnością mogłaby liczyć, że Czechosłowacja będzie walczyć. Polska musiałaby wtedy dostosować się do tej sytuacji. Jest nie do pomyślenia, żeby Polska zaatakowała Czechosłowację, która by się biła z Niemcami. Nie do pomyślenia. Natomiast skoro Francja tylko werbalnie zadeklarowała pomoc, ale tego zamiaru dokonać nie miała zamiaru, w tych warunkach Czechosłowacja kapituluje. I staje się to, jak już powiedziałem, w chwili, kiedy został przyjęty plan francusko-brytyjski, przedłożony przez premierów, dlatego się tak nazywa, przez premierów Chamberlaina i Deladier, 21 i przyjęty przez Radę Ministrów w Pradze. Tu jest w ogóle taki problem, że kiedy Polska występuje z ultimatum wobec Czechosłowacji, dobrze znanym, 30 września 38, to właściwie to już jest ruch, który stanowi posunięcie post factum, bo Czechosłowacja już skapitulowała. Wyrok monachijski jest już wydany dzień wcześniej. A więc ten akt, ta akcja polska jest już produktem ubocznym ogólnej sytuacji. To nie jest czynnik sprawczy. Polska akcja nie jest czynnikiem sprawczym. Polska akcja jest produktem ubocznym. Chodziło o pokazanie, że potrafimy zabezpieczyć swoje własne interesy w sytuacji kapitulacji tego kraju. Jakkolwiek tego nie ocenimy, bo dobrze czy źle, to jest produkt uboczny ówczesnej sytuacji. Tak to trzeba powiedzieć. I jeszcze było pańskie pytanie o, jak rozumiem, dyskusję nad decyzją ministra Becka o odrzuceniu żądań niemieckich. Rozumiem po 45. Chyba no to jest długa historia, to znaczy jednym z prekursorów tej tezy był Stanisław Mackiewicz. Publicysta, jak wiemy, bardzo porywający, ale nie zawsze przekonujący tam to ujął. No, jak się przeczyta tam jego książkę o polityce Becka, o 11 powiada, aktor sztuka jest skończona, to no jest tam mnóstwo twierdzeń, które są wyjątkowo błyskotliwe i niezwykle przekonujące, ale jest też bardzo dużo twierdzeń, których no, nie sposób przyjąć na poważnie. Jest tam nawet stwierdzenie na przykład takie, że trzeba było zmontować skutecznie sojusz przeciwko Niemcom albo iść z Niemcami do wojny. No, jedno i drugie jest pięknym życzeniem. Jaki ten sojusz można było zmontować? Z kogo? Także zaczął to Stanisław Mackiewicz oczywiście. Później w kraju pojawiła się taka
książka, a mam na myśli tutaj historyka wybitnego, nieżyjącego już wielu lat, to znaczy Jerzego Wojka, Agresja 17 września 1939. Było takie pismo, które wydawał późniejszy minister i znany polityk Macierewicz, mianowicie Głos, związany z Korem, którego Macierewicz był jednym z głównych twórców. Tam ukazała się taka zapowiedź tej książki, taki artykuł profesora Wojka, który potem nieoczekiwanie zmarł w 1986, a ten artykuł był w 1978 wydany. Później profesor Wojek artykuł ten rozwinął do rozmiarów książki, bo był chyba pierwszym historykiem, który tu przyjechał. Miał krótkie stypendium jakieś, nie pamiętam w tej chwili szczegółów, tu w Londynie i w nowo wtedy oddanym do użytku archiwum Kew Gardens prowadził poszukiwania do tego tematu. To był rok 78. I Wojek zaprezentował tam rozumowanie, które no, jest dzisiaj też wykorzystywane przez zwolenników historii alternatywnej. To znaczy Wojek twierdził tak, mianowicie, że trzeba było przyjąć żądania niemieckie i iść na Rosję. Następnie może by się udało Rosję pokonać, natomiast alianci zachodni doszli, jak wiadomo, do posiadania broni atomowej, to by jej użyli tylko Hitlerowi. Wyszłaby Polska na całość. Więc to jest rozumowanie no, niesłychanie karkołomne. No, mówiąc krótko, brzmi ono niezbyt, no, nie brzmi ono zbyt racjonalnie. Profesor Jerzy Wojek miał duży dorobek naukowy, stracił też Wojka w Katyniu, to trzeba dodać na marginesie. To rozumowanie przedstawione przez niego w tej książce mnie nie przekonuje, natomiast ta książka, mówię zaraz cały czas o książce Agresja 17 września 39, pozostaje pracą bardzo ważną, odpisuje ważne ustalenia i notabene z moim wstępem ona się teraz na nowo ukaże w Krakowie, chyba w tym roku jeszcze. Tu przed przyjazdem tutaj pisałem wstęp do tej pracy. Także no, krótko mówiąc, to był drugi taki autor, który występował z tą tezą. Tu by jeszcze należało wymienić znanego oficera Narodowych Sił Zbrojnych, Żochowskiego Stanisława, który takie poglądy wypowiadał. No, później, jak wiemy, w kraju profesor Wieczorkiewicz, świętej pamięci, wypowiadał te opinie. Natomiast tak ja odbiegam teraz od pańskiego pytania. Prawdę powiedziawszy, to odpowiedź jest negatywna na to pytanie. To znaczy na uchodźstwie tutaj, no bo tu było główne centrum, tu w Londynie, panowało przekonanie, że alternatywy nie było. Znaczy nikt nie odważył się tego poglądu wypowiedzieć. To znaczy nie przychodziło to nikomu do głowy i absolutnie nie ma moim zdaniem żadnych śladów takiej opinii. Jeśli nie liczyć Stanisława Mackiewicza, panowało pewne wręcz tabu. Bronimy narodowych imponderabiliów, bronimy tezy, że odrzucenie żądań niemieckich będących zamachem na naszą niepodległość jest dziejową koniecznością. Dziękuję bardzo. Też pan swój miał pytanie, także podaję z mikrofonem, chwilę czekać. Ja mam takie pytanie. Chciałem się zorientować, jaka jest pana opinia jako eksperta w zakresie bilansu i strat, gdyby się okazało, jeśli polskie wojska w 1939 roku nie wyszłyby z Polski i co by było, gdyby polscy żołnierze po II wojnie światowej wrócili do Polski. I moje trzecie pytanie jest takie, tam, z tego co zrozumiałem, jest pan dość krytycznie ustosunkowany do tego, co się dzieje teraz w Polsce. I mam pytanie, czy widzi pan jakieś analogie może z poprzednimi okresami historycznymi i ewentualnie co mogłoby się wydarzyć w najbliższym czasie w Polsce? Dziękuję bardzo.
chciałem jeszcze zapytać panie profesorze o kwestię, która już jest związana trochę z innym tematem, być może pokusiłby się pan o komentarz w związku z właśnie z 70. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Zostało wydanych kilka książek niezwykle krytycznie właśnie stosunkujących się do decyzji wybuchu powstania, w szczególności do władz powstańczych w związku właśnie z przede wszystkim z tym, że była błędnie rozpoznana sytuacja geopolityczna, militarna oczywiście. Czy mógł pan się ewentualnie tego stosunkować? Bardzo krótkie pytanie. Mianowicie, czy pokonać Rosję, to znaczy zdobyć Moskwę tylko? Czy to by wystarczyło? Jak pan ocenia? Dziękuję. Jeszcze będzie czwarte pytanie. Proszę państwa, to nie pytanie, ale chcę po prostu się, że tak powiem, wcisnąć. 13 września przyjeżdża ksiądz, pierwszy kapelan Solidarności, ksiądz Małkowski i Wojciech Sumleński. 13 września w sali malinowej o godzinie 18. Dziękuję, przepraszam. Ja dodam to trzecie, jeśli można, bo rozumiem, że pani nie zadała pytania, to jeśli mogę, to chciałam zadać pytanie. Ja rozumiem pana profesora rozczarowanie czy rozgoryczenie w stosunku do publicystów, którzy piszą tak, a nie inaczej o historii, bo też to tak odbieram i tak to przeżywam. Natomiast wydaje się, że nie jest dobry dystans historyków do tego, co się dzieje, ponieważ teksty te są nadzwyczaj popularne i są popularne szczególnie wśród osób, które jednak mało znają historię, a zatem są dużo bardziej skuteczne, jeśli chodzi o utrwalanie świadomości historycznej, o utrwalanie pewnego sposobu identyfikacji się z pewnymi wydarzeniami, prawda? Moje pytanie jest, ponieważ to spotkanie, uważam, jest bardzo pożyteczne ze względu na to, że ci, którzy znają teksty Ziemkiewicza i Zychowicza, mieli okazję z pana ust dowiedzieć się, że można jednak na to spojrzeć inaczej. Oni w swoim sposobie wykładu są moim zdaniem bardzo przekonywujący, szczególnie dla tych, którzy dokładnie czy dobrze historii nie znają. W związku z tym moje pytanie jest, czy pan profesor nie uważa, że warto, może nie bezpośrednio jakoś odnosząc się do tych tekstów, ale w jakiejś formie mniej bezpośredniej jednak odnosić się do tych tematów, które tworzą taką wątpliwość. Tak, to znaczy mam pewien mały kłopot z tym pierwszym pytaniem, bo tu pan wspomniał o, rozumiem, wojska polskie jakby nie wyszły, czy rozumiem, że pan sugeruje tutaj, że tak powiem, iż no co by się stało, gdyby komunizm nie został narodowi polskiemu narzucony, tak? Rozumiem, że panu chodzi o takie rozważania. No na ten temat cóż można powiedzieć? Historyk, wie pan, nie jest człowiekiem, który może się bawić proroka. To jest takie zagadnienie, które, no, które wydaje mi się bardzo zdrowe. To znaczy historyk nie jest od przepowiadania przeszłości, nie jest od odpowiadania na pytanie, co by było gdyby. Po prostu coś się wydarzyło i koniec. Opisujemy to, co się wydarzyło. I od tego jesteśmy specjalistami, ekspertami, znawcami, gorszymi lub lepszymi. Każdy ma swoje mankamenty, każdy ma swoje zalety i wady. Natomiast odpowiedzi na pytanie, co by było gdyby, no to tutaj trzeba zaangażować autorytet boski, którego nie mamy, nie dysponujemy tym walorem. Więc wydaje mi się, że można snuć rozmaite przypuszczenia pod warunkiem, że mamy możliwość zahaczenia o coś, prawda? Że mamy możliwość oparcia się o jakąś przesłankę źródłową. Natomiast w sytuacji, gdy stajemy w obliczu tylko przypuszczenia, że coś mogło potoczyć się inaczej, nie pozostaje nam nic innego, tylko przyjąć do wiadomości, że tak mogło być, ale nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie, jak by było w rzeczywistości. Po prostu. Takie są
los. Takie są losy człowieka, takie są losy świata. Tak toczy się historia. Na pewno nie jest tak, że tylko zawsze jeden scenariusz jest możliwy. Na pewno dzieje się tak, że zachodzi określony zbieg wypadków i dochodzi do skutku pewien scenariusz, pewien rozwój wydarzeń. Ale my nie możemy powiedzieć z jakąkolwiek pewnością, że wiemy, iż był dostępny inny. Po prostu. Możemy, jeżeli o powstanie warszawskie chodzi, możemy sobie powiedzieć tak, że gdyby miasto było bronione przez Niemców, a Sowieci uderzali, doszłoby do znacznych strat, ale jakich już tego nie potrafimy. Możemy tylko ocenić, możemy tylko przypuścić, możemy tylko założyć. Niedawno to bardzo ładnie powiedział na zebraniu mojej pracowni profesor Kierzun, którego miałem zaszczyt gościć, uczestnik powstania, że te straty byłyby na pewno znaczne, ale nikt nie może ich oszacować, nikt nie może powiedzieć, takie, pewnie duże. I to jest właśnie ten problem. Teraz wchodzimy w kwestię powstania warszawskiego, bo to było, rozumiem, pytanie tutaj też, przez które padło. No cóż, proszę Państwa, wydaje mi się tak, moje zdanie jest takie, jeszcze raz chcę podkreślić, że w odróżnieniu od polityki zagranicznej Polski międzywojennej, na badania, której poświęciłem ostatnie lata, tak zajmuję się tą tematyką gdzieś od 20 około lat, to źródłowo powstaniem warszawskim się nie zajmowałem. Natomiast wydaje mi się rozumowanie następujące za konieczne przyjąć. No więc na pewno w sensie militarnym szans powodzenia nie miało. Dlatego, że mając takie, a nie inne uzbrojenie, mając takie, a nie inne możliwości, nie mając szans pomocy wewnątrz, wroga nie można było własnymi rękami usunąć ze stolicy. Jeżeli chodzi o plan polityczny, aby własnymi siłami wyzwolić stolicę, też on szans nie miał. Takie są moim zdaniem fakty. Natomiast klucz całego rozumowania opiera się w moim przekonaniu o taką tezę. Mianowicie naród polski nie mógł być bezczynny w momencie, kiedy kończyło się panowanie Niemiec nad nami i nadchodziła perspektywa dominacji sowieckiej. No, naród polski nie mógł pozwolić na to, żeby stać bezczynnie. Zachodziła możliwość wkroczenia armii sowieckiej do miasta, następnie ogłoszenia, że tam przychodzi PKWN, a państwa podziemnego i armii krajowej po prostu nie ma. I w tych warunkach jakaś decyzja była niezbędna. I trzeba powiedzieć, że w 100% musimy się zgodzić z tym, co wielokrotnie mówił zarówno Jan Nowak-Jeziorański, jak i Władysław Bartoszewski, że każda decyzja była zła. Każda. Natomiast broniłbym tylko tego poglądu, który się składa z trzech zdań. Nie było militarnie żadnych szans, politycznie szanse były więcej niż problematyczne, ale nie można było pozwolić sobie na bezczynność. Chociaż dzisiaj, oglądając to z dzisiejszej perspektywy, właśnie bezczynność może byłaby najlepsza, bo było ocalało miasto i sporo ludzi. Ale to jest właśnie ten przywilej mądrości po latach, którego nie mają ci, którzy tworzą historię. Więc ja to tak widzę. Takie moje odpowiedź na to pytanie. Na pewno to był niesłychanie tragiczny moment naszej historii i na pewno dominacja Sowietów to było coś, co stanęło jako najstraszniejsze widmo. No bo takie są fakty. Utrata niepodległości na wiele lat i doznanie na sobie tego raju, który nam niesie sąsiad ze wschodu. A więc w tych warunkach, no ja nie mam właściwie więcej do powiedzenia. Tak prawdę powiedziawszy, o tym powstaniu toczy się już dyskusja wiele lat, nie jest to tajemnicą.
i wiele na ten temat wskazuje, że można by jeszcze spojrzeć na tę dyskusję raz. To byłoby na pewno tematem do rzetelnego opracowania. To jest zagadnienie, które się nasuwa. Zresztą temat można by jeszcze ciągnąć. To jest temat na osobne wystąpienie, opracowanie. Natomiast tu odnosząc się do tego, co pani doktor zechciała powiedzieć, no ja bym powiedział tak, znaczy zgadzam się absolutnie z tym rozumowaniem, że nie powinno się tego typu dyskursu, tego typu propagandy poniekąd pozostawiać bez komentarza. Ja natomiast miałem bardziej na myśli taką oto rzecz, że no na pewnym poziomie dyskusja jest już niemożliwa, prawda? No jeżeli jeden z autorów pisze, że Polacy wchodzą do Moskwy razem z Niemcami, jeden Polak zabił Stalina, drugi Polak zaszczelił Berię, no to co to już jest? To już są opowieści o charakterze kosmicznym, a to jest science fiction. No jaka dyskusja tutaj, no bardzo jest przyjemnie poczytać, jak Polak zabił takiego zbrodniarza jak Stalin. A drugi Polak zaszczelił innego zbrodniarza, którym był niewątpliwie pan Beria. Tylko no, jest jakieś schorzenie psychiczne, że tak się wyrażę, u tych, którzy propagują taki rodzaj samopocieszenia, że uważają, iż ten właśnie pokarm, że tak powiem, załagodzi duchowe rany narodu. Nie, to jest chęć powtórzenia tego, co się stało w XVII wieku. Prawda? Tak, tak. Więc ja myślę, że no na tym poziomie jest dyskusja bardzo trudna. Jeszcze chcę dodać jedno, może to nie zabrzmiało z mojej strony zbyt wyraźnie na początku. Powinienem to był może powiedzieć. Mianowicie, gdyby jakaś grupa historyków, gdyby jakaś, powiedzmy, idea, koncepcja pojawiła się, przedyskutowania jeszcze raz tych tematów położenia Polski w 1939, ale w sposób możliwie rzetelny i możliwie oparty o jakieś podstawy źródłowe, samo w sobie nie byłoby to złe. Oczywiście. Tak jak Niemcy wzbogacili się, kiedy prowadzili dyskusję, która się nazywa po niemiecku Historikerstreit, czyli spór historyków, mianowicie dyskusja w latach 80. nad miejscem narodowego socjalizmu w czasie Rzeszy w historii Niemiec. To była bardzo poważna dyskusja. Tam brał udział no, na przykład profesor Nolte, znany historyk, kontrowersyjny bardzo, ale dosyć znany w świecie. Więc tego typu dyskusje nie są stratą. Natomiast dyskusja na ten temat, no, jak Polacy zabijają Berię i Stalina, no naprawdę jest drogą donikąd. I miałem na myśli to przede wszystkim, natomiast zgadzam się z całej rozciągłości z tym tutaj szeregiem spostrzeżeń. Dziękuję. I ta odpowiedź wyczerpuje czas poświęcony dzisiejsze spotkanie. W imieniu Klubu Jagiellońskiego w Londynie dziękuję bardzo panu profesorowi za bardzo interesującą lekcję i za poświęcenie nam tyle swojego czasu. Państwu dziękuję bardzo za przybycie. Mam jeszcze jedno ogłoszenie, które chciałem powiedzieć zanim pożegnamy się z Państwem. Zaprzyjaźniona z nami Biblioteka Polska w Polsku oraz Polskie Studio Teatralne w Wilnie z okazji 75-lecia inwazji ZSRR na Polskę zapraszają na monodram na podstawie satyrycznej opowieści Sergiusza Piaseckiego Zapiski oficera Armii Czerwonej od 17 września 1939 roku. Sztuka ta odbędzie się przedstawienie 6 września o godzinie 17 w Teatrze w Polsku i serdecznie Państwa zapraszamy do jak najszybszego zakupu biletów, żeby biletów wystarczyło do wszystkich. Zapraszam Państwa serdecznie. Jeszcze raz dziękuję bardzo Panu Profesorowi.